W tym filmie wyprowadzimy sobie wzór, który ma duże zastosowanie praktyczne wtedy, kiedy chcemy liczyć, rzeczywiście liczyć wyznaczniki macierzy dużych wymiarów. W literaturze nazywa się go rozwinięciem Laplace'a, czyli chcemy obliczyć wyznacznik jakiejś macierzy A. I teraz tę macierz możemy przedstawić sobie w postaci kolekcji jej kolumn. I teraz kolumny macierzy A będę oznaczał małą literką A z numerkiem. Pierwsza kolumna ma numer 1. Druga kolumna ma numer 2 i tak dalej. Ja tutaj jedną z kolumn chciałbym sobie wyróżnić, czyli będzie to kolumna numer L, czyli ostatnia kolumna przed tą moją kolumną numerek L będzie kolumna z numerkiem L minus 1. Potem będę miał tę wyróżnioną kolumnę numer L. Następnie będzie kolumna numer L plus 1 i tak dalej, aż do N czyli n to jest wymiar macierzy. Macierz ma n wierszy i n kolumn. I tutaj ta kolumna numer l jest wyróżniona, ale ten numerek l jest dowolny spośród tych wszystkich, dlatego nie przypisujemy żadnej konkretnej numerycznej wartości, no bo l może być dowolną liczbą z przedziału od 1 do n. To może być dowolna z tych kolumn. No i teraz to, co będziemy robić, to będziemy robili właśnie tak zwane rozwinięcie względem kolumny l. Teraz sobie to wyprowadzimy i zobaczymy, na czym to polega. Ale zanim to zrobię, to chciałbym przypomnieć, co to jest baza standardowa, bo będę tutaj z tego pojęcia korzystał, no bo będę chciał ten, tę kolumnę numer L przedstawić jako kombinację liniową wektorów bazy standardowej, no a baza standardowa, przypominam, składa się z takich wektorów, że powiedzmy, że pierwszy wektor bazy standardowej to jest taki wektor, który ma jedynkę na pierwszym miejscu i później ma same zera. To jest pierwszy wektor bazy standardowej, drugi wektor bazy standardowej ma, Jedynkę tylko na drugim miejscu, a po, na pozostałych współrzędnych same, same zera. I tak dalej. Czyli wektor numer N bazy standardowej ma jedynę niezerową współrzędną w miejscu N w miejscu ostatnim. Czyli wektor bazy standardowej numer K ma jedynkę na K tym miejscu, a poza tym ma same zera. No dobrze, no to teraz korzystając z tego ja teraz napiszę coś takiego wyznacznik i teraz te kolumny wcześniejsze aż do kolumny L 1 przepiszę bez zmian a teraz tak jak powiedziałem kolumnę numer L czyli tę właśnie przedstawię jako kombinację liniową wektorów bazy napiszę więc że to jest suma od k równego 1 do n no i tutaj będą współczynniki tej kombinacji te współczynniki to będą po prostu współrzędne tego wektora, czyli elementy macierzowe należące do, komu, do kolumny numer, numer l, czyli to są elementy macierzowe o numerach k l. l jest ustalone, a k się zmienia, tak? k przebiega wartość 1 do n, no i pomnożone przez, może weźmy to właśnie tym zielonym kolorem, pomnożone przez wektor bazy standardowej numer k. No i dalej mamy te kolejne kolumny bez, bez zmian przepisuję. Tu pozostałe kolumny się nie zmieniają. No i tutaj też się nic nie zmieniło, ja tylko po prostu zapisałem to samo w innej postaci. I tutaj, tak jak powiedziałem, mamy wysumowanie po tym indeksie k, a ten indeks L tutaj jest ustalony. No więc, jest to coś takiego, jest to przedstawienie tego wektora, który tutaj był, jako kombinacji liniowej tych wektorów. Bazy standardowej, czyli ten wektor zapisaliśmy w takiej postaci. No i teraz to zielone EK to jest wektor, to jest taka cała kolumna, natomiast AKL to jest po prostu liczba, to jest element macierzowy, czyli liczba. A liczbę ja mogę wyciągnąć przed wyznacznik, no bo wiemy, że wyznacznik jest funkcją liniową względem każdej kolumny. Wiemy to z poprzednich filmów, czyli jest w szczególności liniowy względem tej kolumny numer L, więc możemy tę sumę. I te współczynniki tej liniowej wyciągnąć przed wyznacznik. No to teraz to właśnie zrobię i napiszę, że to się równa. No i tutaj będzie ta suma. Od k równego 1 do n, a k l I dalej będzie wyznacznik. Fakt, że wyznacznik jest funkcją liniową, to był jeden z elementów definicji wyznacznika, jaką przyjęliśmy. I z tej definicji później wyprowadzaliśmy różne własności wyznacznika, w szczególności wzór na wyznacznik. Wyprowadziliśmy, korzystając z definicji, że wyznacznik jest funkcją liniową ze każdej kolumny, antysymetryczną ze względu na zamianę dowolnej pary kolumn i warunek unormowania, że na macierzy jednostkowej ma wartość 1. No dobrze, no i mamy teraz coś takiego. I teraz widzimy, że tutaj mamy wyznacznik takiej macierzy, gdzie zamiast kolumny numer L, tutaj ja specjalnie. Przepisuję ten, tę kolumnę przedostatnią i tą, która jest za nią, żeby pamiętać, że to jest kolumna numer L, to jest argument numer L. Zamiast tego argumentu, zamiast kolumny macierzy numer L, mamy wektor bazy standardowej o numerze K. No to może, żeby lepiej zobaczyć, jak wygląda ta macierz, to zajmijmy się teraz właśnie tym wyznacznikiem samym. Pamiętajmy, że tutaj ten wyznacznik jest jeszcze pomnożony przez współczynniki, jest suma takich wyznaczników, ale na, na razie zajmijmy się samym tym wyznacznikiem. I napiszmy po prostu, jak ta macierz będzie wyglądać. Czyli mamy wyznacznik, no i tutaj będzie taka wielka macierz. Zobaczymy, jak duża ona będzie. Czyli mamy tak. Pierwsza kolumna A1,1, pierwszy element macierzowy. I tutaj mamy w jakim sensie wiersz numer K wyróżniony. Więc ja napiszę tutaj ostatni przed tym wyróżnionym wierszem, czyli k 11 Potem będę miał wiersz numer K. I potem będę miał wiersz numer K plus 1. Aż do a z numerkiem n1. Tutaj mamy wszystkie elementy macierzowe z pierwszej kolumny, czyli ten dolny indeks wszędzie jest równy 1, a górny się zmienia od 1 do n. No i dalej tutaj mamy elementy macierzowe. No i tutaj mamy kolumnę numer l wyróżnioną, bo to była właśnie ta kolumna wyróżniona. Czyli napiszę tutaj tę ostatnią, czyli l-1, to jest teraz ta kolumna. Tutaj mamy. Tak te indeksy. Tutaj mamy numer kL-1, czyli tutaj znowu wszystkie indeksy dolne są takie same. Natomiast górne się zmieniają. Tutaj wszędzie na dole mamy. Tutaj kropeczki, bo tutaj mamy wypełnienie jakimiś. I tutaj ostatni numer to jest właśnie n, l-1. No i teraz mamy tę kolumnę numer l, ale ona ma tutaj same zera z wyjątkiem. Tego wiersza numer K. I dlatego tutaj ten wiersz numer K jest wyróżniony. się przez tę jedynkę tutaj. I dalej mamy kolumnę numer L plus 1. To jest ta kolumna. Czyli tutaj mamy wiersz numer teraz K minus 1. Dolny indeks jest cały czas taki sam. Równy plus L plus 1. I tutaj mamy... Pierwszy numer n, kolumna cały czas l plus 1. No i teraz tutaj oczywiście są kolejne kolumny, no to napiszę jeszcze tę ostatnią, czyli tutaj mamy n, a, k minus 1, n, a, k, n, a, k plus 1, n i a, n, n. Bardzo pracowicie to zrobiłem. Czyli to jest wyznacznik takiej macierzy. No i teraz tutaj obliczenie tego wyznacznika można sobie znacznie uprościć, korzystając z jednej z własności wyznacznika. Mianowicie w którymś z filmów dowodziliśmy, że dodanie wielokrotności jednej kolumny do pozostałych kolumn nie zmienia wyznacznika. No i tutaj co możemy zrobić? Możemy wziąć tę kolumnę numer L. Ja przypominam, że to jest ta kolumna numer L, ta na zielono tutaj, która ma tylko jedną jedynkę, a pozosta na pozostałych miejscach ma zera. I możemy na przykład pomnożyć tę kolumnę przez Liczbę minus ak1. Jak pomnożę tę kolumnę przez, przez przeciwną do tej liczby, która stoi tutaj i dodam do pierwszej kolumny, to tutaj dostanę 0. Bo będzie po prostu ten element macierzowy z minusem. Dodany do tego dostanę 0. Pozostałe elementy się nie zmienią, bo tutaj będę dodawał same 0. Czyli mogę wyzerować ten element macierzowy. I zastąpić go zerem, po prostu i wyznaczki się nie zmieni. Tak samo mogę postąpić z każdym tutaj elementem macierzowym. Mogę po prostu, dobierając odpowiedni współczynnik, mnożąc przez ten współczynnik tę kolumnę numer L, dodając ją do pozostałych kolumn, mogę wyzerować wszystkie elementy macierzowe w tym wierszu. Poza tym oczywiście. Czyli tutaj wszędzie mogę otrzymać zera. Wykon dodając po prostu wielok odpowiednie wielokrotności tej kolumny numer L do pozostałych. I to nie zmieni mi wyznacznika. No to teraz tutaj skorzystam z techniki komputerowej i ja napiszę, że ten wyznacznik jest równy temu samemu wyznacznikowi, tylko zamiast tych elementów, które tam na czerwono zaznaczałem, będziemy mieli zera. Tutaj sobie skopiuję, tutaj sobie teraz wkleję. Może trochę za mocno zjechałem, o. Dobra, czyli tak jak powiedziałem, mogę napisać, że to się równa, tak? czyli, że ten wyznacznik, który był, jest równy takiemu wyznacznikowi, gdzie zamiast tych elementów macierzowych tutaj będę miał zera. Czyli ja tutaj po prostu to wszystko wymarzę, dodając wielokrotność tej kolumny, mogę tutaj wyzerować cały ten wiersz. Wszystkie te pozostałe elementy macierzowe poza tą jedną kolumną. To może napiszę je również innym kolorem. Weźmy sobie też zielony, czyli tutaj będzie 0 i tu będzie 0, tu będzie 0 i tu będzie 0. I mamy taką macierz, w której mamy jedną taką kolumnę, gdzie są prawie same zera poza jednym elementem macierzowym i taki wiersz, gdzie są prawie same zera poza jednym elementem macierzowym, gdzie jest jedynka. Gdyby to była pierwsza kolumna, i gdyby to był pierwszy wiersz, mielibyśmy jedynkę tutaj, to byłaby to macierz taka blokowo-diagonalna. A w jednym z poprzednich filmów wyprowadzaliśmy wzór na wyznacznik macierzy blokowo-diagonalnej, no i chcielibyśmy teraz z niego skorzystać. No to, żeby z niego skorzystać, żeby zrobić tę macierz blokowo-diagonalną, to wystarczy tutaj pozamieniać kolumny i wiersze, tak żeby tę jedynkę przesunąć na przykład w lewy górny róg. No więc mógłbym to zrobić w ten sposób, że mógłbym zamienić na przykład pierwszą kolumnę. Z tą kolumną numer L i pi pierwszy wiersz z wierszem numer K. Ale wtedy by było tak, że, że pierwsza kolumna znalazłaby się w miejscu kolumny L, czyli ona by była za kolumną L-1, czyli kolumny byłyby nie po kolei. A ja nie chcę tego. Chcę, żeby przesunąć tę kolumnę, na, przetransportować na, pierwszy, na, pi na pierwsze miejsce, ale żeby kolejność pozostałych kolumn została zachowana. No to, żeby to uzyskać, to co ja muszę zrobić? Muszę zamieniać tylko sąsiednie kolumny, czyli na przykład muszę zamienić kolumnę L i L 1. Następnie zamienić kolumnę L 1 z L minus 2 i tak dalej. W ten sposób będę tak przesta przestawiał pojedynczy w pojedynczych krokach, tylko o jedno miejsce, ale dzięki temu nie przestawię miejscami, nie zamienię miejscami tych kolumn macierzy A. Na przykład nie, ta kolumna piesza nie wskoczy mi gdzieś tutaj w środek czyli zachowa się kolejność tych pozostałych, a ta przesunie się na pierwsze miejsce. Tylko zastanówmy się teraz ile razy tutaj muszę wykonać taką zamianę, no bo każda zamiana to jest zmiana znaku na przeciwny. To wynika z antysymetrii. To no więc żeby tutaj przestawić, no to muszę wykonać takich zamian L 1. Czyli L 1 zamian muszę wykonać, czyli znak mi się zmieni l minus 1 razy, czyli wyznacznik ponoszy się przez liczbę minus 1 do potęgi l minus 1. No i teraz analogiczne rozumowanie możemy przeprowadzić dla wierszy. Tutaj też jesteśmy w wierszu numer k, no i zamienimy ten wiersz numer k z wierszem k 1 i tak dalej. Tu będziemy zamieniać. Dlaczego możemy to zrobić dla wierszy? Dlatego, że udowodniliśmy sobie w poprzednich filmach, że wyznacznik macierzy jest równy wyznacznikowi macierzy transponowanej. W konsekwencji wszystkie te operacje, które wykonujemy na kolumnach, możemy również wykonywać na wierszach. Też o tym mówiliśmy w tamtym filmie. Czyli tutaj muszę wykonać teraz k minus 1 takich zamian, żeby przetransportować ten wiersz na, na pierwsze miejsce, a jednocześnie nie, nie zaburzyć kolejności pozostałych wierszy, czyli znowu mi się wyznacznik pomnoży przez minus 1 do k minus 1 do takiej potęgi. Czyli prze, łącznie przez... Takie oba czynniki to się pomnoży, i dostaniemy taką macierz, gdzie będziemy mieli tę jedynkę w lewym górnym rogu. I co nam zostanie? No, napiszmy tę macierz. I ja tutaj znowu skorzystam z metody katowania i pastowania, kopi kopiowania i wklejania. I napiszę, że to jest tak, wyznacznik. I teraz będę miał tutaj, tak jak mówiłem, jedynkę. Potem będą zera. Tak potem będą zera, tutaj też potem będą zera. A co tu będzie? No tutaj. Będzie, będzie ten blok, który, który był. No to ja go po prostu skopiuję i wkleję. Czyli wezmę ten blok, który tutaj był. Skopiuję i wkleję w to miejsce. O, tutaj będzie ten blok. No trzeba będzie potem te zera wyrównać, no ale to się zaraz zrobi. Tutaj będzie ten blok. Następnie będzie ten blok, który tutaj był. Oczywiście, żeby nie przepisywać, to ja sobie go po prostu wkleję. I to też nam pokazuje, że to jest po, po prostu tylko takie przestawianie tych bloków, przez zamienianie kolumn wierszy miejscami, a całe te bloki się nie zmieniają. Więc to, że tutaj można to sobie po prostu skopiować i wkleić, no to też nam uzmysławia lepiej. Co tutaj się dzieje, że tutaj do, następuje po prostu przestawienie pewnych kawałków tej macierzy, a poza tym nic się nie zmienia? No, zmienia się znak oczywiście. Tutaj musieliśmy też zastanowić się, jaka będzie ta zmiana znaku. I o tym nie możemy zapominać. I tutaj mamy właśnie coś takiego, czyli będziemy i taką macierz. Uzupełnijmy teraz te zera. Czyli tutaj, żeby to było równo, no to może właśnie to troszkę poprawię, czyli tutaj mamy właśnie 0, 0 i 0, tak tutaj też jest 0, 0 i 0. No a co ze znakiem? No mamy minus 1 do potęgi K minus 1 i minus 1 do potęgi L minus 1. No to napiszmy to, że będziemy mieli jeszcze. Tutaj na początku mi się to nie zmieści. Napiszę tutaj razy minus 1 i teraz będzie do potęgi k minus 1 dodać l minus 1. Dobrze. No i teraz mamy rzeczywiście macierz taką blokowo-diagonalną. Tutaj mamy, właśnie tutaj też w zasadzie powinienem napisać 0, 0, tak. Tutaj mamy taką macierz blokowo-diagonalną. Mamy jeden blok tutaj. 1 i resztę. Poza tym są same zera. No to wiemy, że wyznacznik takiej macierzy to jest wyznacznik tego bloku razy wyznacznik tego bloku. Czyli napiszmy to. Czyli to się równa. Wyznacznik tego bloku, który tutaj jest 1, to jest po prostu 1. No to możemy o tym zapomnieć. Napiszmy może ten czynnik na początku, czyli mamy minus 1 do potęgi. Teraz mamy k dodać l, odjąć 2. Ale minus 1 do minus 2 to jest 1, więc mogę po prostu sobie to pominąć. I razy wyznacznik tego bloku wymiaru n mniej 1. Przypomnijmy, że tutaj była macierz wymiaru n, więc ten blok jest ma n mniej 1. Tylko co to jest za macierz tutaj? Zauważmy, że tutaj zaraz za kolumną o numerze l minus 1 występuje kolumna o numerze l dodać 1. Czyli w tej macierzy, ona powstaje, ta macierz, z macierzy A poprzez wykreślenie kolumny numer L. Ta kolumna numer L nam zniknęła. Tak jakby. No i podobnie jest z wierszem numer K. Zauważmy, że po wierszu numer K-1 tu wszystkie elementy macierzowe mają numer K-1. Następuje wiersz numer K plus 1. Czyli nie mamy tutaj wiersza numer K z tej macierzy wyjściowej. Czyli możemy napisać, że to jest wyznacznik takiej macierzy. Którą ja tak oznaczę. Wyznacznik A i tutaj nie mamy wiersza numer K i nie mamy wiersza numer L. Ja to tak oznaczam, czyli to jest takie moje oznaczenie. Ono zresztą w wielu skryptach i podręcznikach się pojawia. Na macierz, która powstaje z macierzy A poprzez wykreślenie wiersza numer K i kolumny numer L. No i musimy teraz jeszcze sobie przypomnieć, że to był ten wyznacznik. A tutaj jeszcze była ta suma, że te, czyli tak naprawdę mieliśmy n takich wyznaczników pomnożonych przez takie liczby i wysumowanych. Czyli możemy wreszcie napisać ostatecznie wzór, który tutaj sobie wyprowadziliśmy na rozwinięcie Laplace'a, że wyznacznik macierzy A to jest suma od K równego 1 do N. Tutaj mieliśmy A z numerem K l razy minus 1 do potęgi k dodać l, no teraz już przepisuję to, co tutaj jest, razy wyznacznik takiej macierzy, która powstaje z macierzy a poprzez wykreślenie wiersza numer k i kolumny numer l. No to popatrzmy teraz na ten wzór, co on nam tutaj mówi. Widzimy, że możemy zamienić problem obliczenia wyznacznika macierzy wymiaru n na problem obliczenia wyznaczników macierzy wymiaru n-1. No i tych wyznaczników będzie n, czyli zamiast liczyć wyznacznik macierzy n na n, to możemy liczyć n wyznaczników macierzy n-1 na n-1, czyli na przykład wyznacznik macierzy 4 na 4 możemy zamienić na problem obliczenia czterech wyznaczników macierzy 3 na 3. No i tutaj występuje jakaś dowolna kolumna numer l, tutaj l jest... Dowolną kolumną, no i mamy rozwinięcie względem jakiejś dowolnej kolumny, czyli tę kolumnę możemy wybrać dowolnie. Ten wzór jest prawdziwy dla dowolnego l. No i ponieważ wiemy, że wyznacznik macierzy i macierzy transponowanej to jest to samo, no to oczywiście analogicznie zamiast rozwijać względem kolumny, możemy rozwijać względem wiersza tak samo, dowolnie wybranego. I przy okazji, może taka uwaga terminologiczna, że ta wielkość tutaj -1 do potęgi k plus l razy wyznacznik takiej macierzy, która powstaje po wykreśleniu wiersza numer k, i kolumny numer L, czyli dokładnie tej zawierającej ten element macierzowy AKL, nazywa się dopełnieniem algebraicznym tego elementu. Czyli to nazywa się dopełnieniem algebraicznym tego elementu. W następnym filmie pokażę na konkretnym przykładzie, jak można ten wzór wykorzystać do obliczenia wyznacznika konkretne, to konkretnej macierzy, która ma już wartości liczbowe I sobie wtedy przećwiczymy i może lepiej zrozumiemy, jak ten wzór działa w praktyce.